Rozpoczynajmy, a rozpoczynamy od wykładu naszego sponsora Bartosz Hrabski. Bartosz to Chief Technological Officer i współzałożyciel firmy Smarter Process. Jego wykład nosi tytuł Wsparcie zarządzania wymaganiami dla budowy skomplikowanych produktów z IBM do Next. Bartosz, proszę bardzo. Rafał, dziękuję bardzo za, za to profesjonalne wprowadzenie. Też chcielibyśmy podziękować SJSI za możliwość e, tak naprawdę bycia e, tutaj sponsorem e, tego wydarzenia. Ja na wstępie tej prezentacji chciałbym uniknąć takiego, takiego zarzutu na początek, że będę podczas tej prezentacji chciał coś um, Państwu sprzedawać. Ta prezentacja um, głównie ma trochę taki. Um, Taki cel budowania też troszeczkę wiedzy, tak samo jak tutaj SJSI od lat stara się na rynku budować um, wiedzę na temat właśnie istoty, tak naprawdę inżynierii wymagań, jak i e, samego procesu e, weryfikacji, walidacji. Tak samo my to próbujemy robić też z tego takiej perspektywy komercyjnej. Ja to robiłem przez wiele lat, pracując w firmie IBM, a następnie potem jako współwłaściciel firmy, która specjalizuje się właśnie w, w implementacji procesów inżynieryjnych, tak naprawdę w organizacjach przy takich dość skomplikowanych, dość skomplikowanych projektach, ale o tym sobie powiemy tutaj, właśnie podczas prezentacji. Bo chciałem też tutaj opowiadać trochę o swoich doświadczeniach takiego mm, z, z rynku polskiego. Także to też będzie troszeczkę taka um, taka um, Trochę prezentacja, która opowiada o, o własnych doświadczeniach, nie tylko jest taką e, typową prezentacją sponsora na początku każdej prezentacji, na, na, na początku każdej, każdej konferencji. Także e, jeśli będą też mieli Państwo pytania podczas, e, podczas prezentacji, e, to też bardzo chętnie e, zachęcam do ich zadawania. E, ja oczywiście odpowiem na nie po prezentacji, za to jestem osobą, która bardzo lubi e, interakcję. Więc bardzo chętnie, jeżeli będzie coś, co będzie nawiązywało do tematu, postaram się odpowiedzieć podczas samej prezentacji. To teraz tak, przechodząc, przechodząc na początek, o czym warto sobie powiedzieć. W momencie, kiedy rozmawiamy o wymaganiach w dzisiejszych czasach, już pojawia się zagadnienie dyscyplin. Czyli w momencie, kiedy pracujemy dla różnych, przemysłów, czy to jest bank, czy to jest organizacja typu telekomunikacyjna, czy jest to sektor medyczny, wymagania co do tego, jak my pracujemy z wymaganiami, czy jak pracujemy z testami, jest to już bardzo zależne od sektorów w którym się znajdujemy. Czyli jednym tutaj ze sponsorów konferencji jest firma Medicover, która oczywiście 90% Państwa z Was powiedziała, że zajmuje się, z, jest, jest firmą, jest przedstawicielem z sektora medycznego, co oczywiście się zgadza, tylko ten sektor medyczny też możemy sobie podzielić na właśnie firmy z Świadczące usługi medyczne, ale są też firmy, które na przykład budują sprzęt medyczny y, czy produkują leki. I, I te firmy też oczywiście pracują z wymaganiami czy z testami. Y, I y, oczywiście to, co jest istotne, one też mają inne potrzeby, jeśli chodzi o procesy y, pracy z wymaganiami, zbierania wymagań, czy jak to, czy, czy, czy jak, same, mm, jak same funkcjonują, same, 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 same pracują. I teraz to, co my widzimy przez ostatnie, przez, ostatnie, przez ostatnie lata, to jest wzrost skomplikowania produktów, które ogólnie są budowane oraz technologii, które są też używane przy ich, przy tak naprawdę ich budowie, czyli wychodzimy już z etapu, kiedy te produkty czy, czy specyfikacja tych produktów. Dało się ją okiełznać w sposób jeszcze prosty, dokumentowo. Pojawiają się teraz po prostu produkty, gdzie ilość wymagań, czy ilość wariantów wymagań, z którymi pracujemy, jest po prostu tak duża, że już no, nie jesteśmy w stanie tego okiełznać w sposób, w sposób że tak powiem, dokumentacyjny, tak? czyli nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć już przy użyciu dokumentów, czy nawet narzędzi takich, typowych, politycznych do, do spisywania do spisywania wymagań. Żeby tutaj dodać przykład, my w tym momencie realizujemy projekt, gdzie są zbierane wymagania też na łodzie podwodne, i żeby dać Państwu skalę powiedzmy ilości takich wymagań, no to mówimy o ilości około od 400 tysięcy. Do 800 tysięcy wymagań per statek, który jest budowany. Tak? I tutaj oczywiście wchodzą jeszcze. Zagadnienia związane z normami, standardami to jest oczywiście długa, długa historia, bo oczywiście w momencie, kiedy my dzisiaj pracujemy nad, nad wymaganiami, to nie tylko mówimy o naszych wymaganiach czy naszego klienta co do tego, co będzie zbudowane, jeśli chodzi o produkt, ale pojawiają się też normy i standardy, które my musimy spełniać, jeśli chodzi o budowane rozwiązanie. Tutaj dobrym przykładem jest sektor motoryzacyjny, gdzie na przykład firmy, które dostarczają komponenty lub budują elementy dla sektora motoryzacyjnego, muszą na przykład spełniać takie normy jak Automotive Spice albo na przykład ISO 2626.2. Odpowiedzialne za functional safety. I oczywiście bardzo ciężko jest to zrealizować też w takiej formie, takiej formie papierowej. To oczywiście jest popularne w. I wymagane bardzo mocno w krajach takich wysoko uprzemysłowionych. Ale oczywiście to też się bardzo mocno zmienia u nas w Polsce, dlatego że bardzo wiele firm w dzisiejszych czasach współpracuje lub realizuje projekty na, na rynku, na rynku, czy to amerykańskim, czy to na rynku niemieckim, UK i tak dalej. Tak. Także też takie normy bardzo często przechodzą na nasze firmy, takie lokalne, które też po prostu są zobowiązane, żeby w pewien Sposób też tych, żeby też je po prostu u siebie stosować i, i, i wdrażać. Oczywiście, poza tym nadal pojawiają się, pojawiają się takie typowe wyzwania związane z, z, budową, z budową oprogramowania, które, które znamy z różnych szkoleń, z różnych artykułów. Tutaj akurat my przytaczamy takie przykłady z ankiety IBM, która jest realizowana corocznie wśród, wśród CIO. Którzy mówią, że, że nadal tutaj 22% z nich uważa, że, że, że biznes i IT porozumieją się bez żadnych wyzwań. To jest tylko 22%. W przypadku, kiedy realizujemy projekty nie tylko pomiędzy IT a biznesem, ale na przykład firmą zewnętrzną, no to staje się to jeszcze większym wyzwaniem, a staje się jeszcze większym wyzwaniem, kiedy musicie Państwo współpracować z wieloma wykonawcami. Czyli tak na trochę na moim takim przykładzie, żeby dawać takie faktycznie wyzwania z rzeczywistych projektów, wracając do tych naszych łódek podwodnych, no to u mnie projekt jest zlokalizowany w, w Unii Europejskiej, klient jest w Brazylii, podwykonawcy, podwykonawcy. Znajdują się w Brazylii i w Stanach. I ogólnie trzeba cały taki proces inżynieryjny yy, zorganizować. Yy, no i tutaj te wyzwania związane też z budżetem, przekraczaniem budżetów czy terminów końcowych. One stają się jeszcze większym, większym wyzwaniem, bo naprawdę mówimy o bardzo skomplikowanych, skomplikowanych projektach, jak to, jak to realizować. Oczywiście, kiedy ja myślę o wymaganiach, nie myślę tylko i wyłącznie tutaj o tym takim pierwszym etapie, gdzie my tak naprawdę identyfikujemy tylko... Tylko tylko, 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 tylko wymagania. Mówię tutaj o całym procesie, czyli w momencie kiedy my już mamy zebrane te wymagania, musimy, musimy, je, musimy je opracować. Musimy nimi zarządzać, zarządzać ich zmianą, zarządzać ich wariantami, czyli przechodzimy tutaj oczywiście przez cały proces pracy z klientem, z analitykami. U mnie akurat w wielu projektach nie występują programiści. Tylko występują inżynierowie elektrycy, występują mechanicy tego typu osoby, dlatego, że to jest faktycznie praca, taka z wymaganiami inżynieryjne, dlatego, że te wymagania są już w tym momencie wszędzie. I w przypadku takich projektów informatycznych nie wiem jaki jest tutaj państwa podział IT i przemysł, ale powiem szczerze, że, że praca z wymaganiami w IT jest dużo bardziej przyjemniejsza, bo po prostu poziom skomplikowania jest, Mniejszy w porównaniu, kiedy musimy zbudować na przykład, czy to faktycznie statek, czy samolot, czy jakieś rzeczy związane takie z, z typowo elementami mm, przemysłowymi. Ale musimy pamiętać, że jeżeli pracujemy z wymaganiami, to one się nie kończą na etapie ich spisania w formie dokumentu i to tak będzie realizowane. Tylko to jest proces, który, który, który żyje, tym bardziej w, w przypadku takich, takich projektów, które są, które, są, które są, faktycznie duże i, i tak naprawdę wieloletnie. Teraz tak, w dzisiejszych czasach to, co zmienił ostatni rok i myślę, że to, co zmieniła dla nas wszystkich ta, ta pandemia, to, to jest to, że się wreszcie nauczyliśmy pracować w jakiś sposób zdalnie, czyli ci, którzy się nie nauczyli pracować zdalnie, no troszeczkę powoli też troszeczkę wypadli, wypadli z rynku lub po prostu, tu firmom pozniejszała się liczba, liczba, liczba kontraktów, ale pokazało to to, że my potrzebujemy faktycznie dość mocnego wsparcia narzędziowego i takich narzędzi też jak Zoom, którego używamy, którego używamy dzisiaj, żeby móc ze sobą e, współpracować na faktycznie nad tym, co, co, co pracowujemy. Dlatego, że biorąc te wszystkie elementy związane ze skomplikowaniem, czyli normy, standardy, to, że nam rośnie skomplikowanie projektów, to, że w tym momencie nie możemy zobaczyć się e, twarzą w twarz i, i podyskutować o rozwiązaniach. Po pierwsze, utrudnia nam to szczególnie współpracę. Jeżeli pracowaliście Państwo u siebie w projektach w sposób zwinny, agile'owy, czy to przy użyciu Scruma, czy, czy Seifa, czy, czy jakiejkolwiek innej metodyki, pokazuje, ta, ta praca zdalna pokazuje to, że no, przy użyciu takich zwinnych podejść dość trudno się naprawdę y, pracuje zdalnie. Oczywiście można ale niewątpliwie w, w takie spotkania twarzą w twarz dają dużo większe, dużo lepsze rezultaty, tym bardziej kiedy mamy różnych interesariuszy i różne doświadczenia, dlatego że na przykład przy użyciu w, w projektach, które my realizujemy z różnymi klientami wdrożeniowymi. Ja rozmawiam z osobami, które są z całkowicie innej dyscypliny dyscypliny niż, niż tak naprawdę ja mają dużo większe. uh Dużo inne doświadczenia niż ja, które zdobyłem w, swojej, w trakcie swojej kariery, więc ten poziom wiedzy, którą ja też zdobywam podczas takich spotkań, jest, jest, jest dla mnie dużym zaskoczeniem i ciężko jest to realizować po prostu w sposób, w, sposób, w, sposób, w sposób zdalny. No i teraz przechodzimy troszeczkę do takich zagadnień związanych, jak te nasze procesy możemy wesprzeć narzędziowo. I oczywiście większość z Państwa zna model, Model V z różnych szkoleń pojawiał się też model W i różnego rodzaju jego zmiany i modyfikacje. E i oczywiście ten model powinien być wspierany narzędziowo w momencie, kiedy Państwo chcą realizować większe, większe projekty. To znaczy, każda część tego, tego modelu powinna być pokryta narzędziami, tak żebyście mogli pracować w sposób wydajny, to powiedzmy sobie szczerze. I niestety tutaj bardzo wiele firm na rynku popełnia jedno zasadnicze, yy, zasadniczy błąd. I nie jest to reklama w żaden sposób IBM-a, tylko ogólnie komentarz. Yy, bardzo wiele firm yy, wdraża na przykład fajne narzędzia do zarządzania wymaganiami albo do zarządzania jakością, albo na przykład do modelowania. Tylko problem jest taki, że w ramach całego cyklu te narzędzia w ogóle w żaden sposób nie gadają ze sobą. Czyli na przykład super, że zarządzacie wymaganiami, tylko jaką to ma wartość, jeżeli nie macie tego połączonego z testami? A na przykład u Was w projekcie jest wymagane wygenerowanie sobie czegoś, co się nazywa RVTM, czyli Requirements Verification Traceability Matrix. Hmm, czyli taka macież wpływu połączenia wymagań na, na testy, albo nie macie połączonych wymagań z modelami, co też bardzo często jest wymagane przez różnego rodzaju y, normy czy, czy, czy standardy stosowane w, w przemyśle. Czyli patrząc na to z perspektywy implementacji narzędzia, trzeba też patrzeć na to w taki, bardziej sposób całościowy y, i strategii na, dłuż, na, dłuż, na dłuższą na dłuższą metę, niż po prostu łatanie, łatanie łatanie, dziur, dlatego że w Polsce i zresztą też na świecie jest na bardzo wiele firm, które naprawdę zaczęły od bardzo fajnego narzędzia na początku, tylko no potem nie jest to nie jest to ze sobą w żaden sposób połączone, więc taki cały proces troszeczkę, troszeczkę też szczerze mówiąc yy, kuleje. Staje się to też szczególnie ważne, że tutaj właśnie mamy przykład takiej metodyki, o której ja wspomniałem, czyli Automotive Spice. I Automotive Spice jest jednym z takich wymagań w dzisiejszych czasach, który jest dedykowany do sektora, do sektora przemysłowego, szczególnie motoryzacyjnego, gdzie firmy z tego sektora też muszą mieć powdrażane pewne elementy, tak naprawdę, możemy sobie powiedzieć, z tego standardu, żeby mieć dojrzałość, żeby realizować. Pewnego rodzaju rzeczy. Czyli załóżmy, jeżeli jesteśmy dużą firmą niemiecką, która buduje ładne, drogie samochody, yy, i mamy podwykonawcę z Polski, który na przykład buduje nam systemy nawigacji albo jakieś inne komponenty, yy, no to chcemy, żeby ta firma yy, dostarczała nam yy, te komponenty i oprogramowanie zbudowane według oczekiwanych standardów i norm, które mamy u siebie. Czyli to, co po prostu te firmy robią, to po prostu promują na przykład tutaj na tym przykładzie Aspice'a, żeby, żeby wymusić na podwykonawcach odpowiednią dojrzałość. Czyli tutaj na przykład widzimy, że taka firma, która, która po pierwsze ma mieć y, 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 wdrożonego aspaica, musi mieć posiadać zarządzanie wymaganiami ogólnie na poziomie wymagań klienta, wymagań systemowych, architektury oprogramowania. Y, te wszystkie elementy muszą zapewniać śledzenie pomiędzy nimi, także to musi być wd wdrożone. Musi też być integracja tych danych razem z danymi dotyczącymi testów. Wszelkiego rodzaju zmian i modeli. No i teraz pojawiają się wyzwania, jak to naprawdę zrealizować przy użyciu y, Worda, Excela, y, czy nawet narzędzi do modelowania, biorąc pod uwagę skalę tych danych, bo tych danych będzie olbrzymia ilość, y, możliwości raportowania i też współpracy z klientem, dlatego że my chcemy z klientem współpracować nad takimi danymi, czyli bardzo często klienci chcą mieć dostęp do takich danych w naszym systemie, nie tylko oczekują od nas prostych, prostych raportów, także żeby podejść do takiego projektu, też musimy być w odpowiedni sposób po prostu przygotowani, przygotowani narzędziowo. Sytuacja komplikuje się w momencie w dzisiejszych czasach, kiedy my odchodzimy od podejścia projektowego i przechodzimy bardziej na budowanie produktu. Dlatego, że projekt oczywiście ma to do siebie, że się kiedyś zaczyna i kończy, a produkt my oczywiście zaczynamy, tworzymy, zaczynamy sprzedawać, zaczynamy rozwijać, możemy też go dostosowywać do wielu klientów. Czyli może być tak, że jak my pracujemy nad wymaganiami, to dla, dla produktu, to nie pracujemy nad jedną wersją takiego systemu, czyli pracujemy nad wieloma wariantami. Czyli przykładowo budujemy autobus, i ten autobus jako produkt może być dostosowany do jednego klienta w wersji, na przykład z Dieslem, bardzo nielubianym w dzisiejszych czasach, ale może też być ekologiczna wersja tego, tego produktu dla innego klienta z silnikiem elektrycznym. I teraz pojawia się na przykład trzeci klient. Które ma wymagania dotyczące troszeczkę z tego z tej pierwszej wersji z dieslem, troszeczkę wersji z takim, z, z silnikiem elektrycznym. I teraz potrzebujemy na przykład połączyć te wymagania, scalić, scalić razem, czyli pojawia się jeszcze praca taka wariantowa z wymaganiami, wariantowa z testami, co bardzo mocno komplikuje pracę i utrzymanie tak naprawdę takiego systemu. Jeżeli teraz popatrzymy z Państwa perspektywy, nie wiem, jak wielu z Państwa po prostu pojawiają się takie zagadnienia projektowego. Produktowego zarządzania wymaganiami czy zarządzania testami, ale wiele firm stara się właśnie przechodzić na to podejście takie bardziej produktowe. Zresztą na konferencji też są sesje dotyczące, dotyczące, zarówno obu, obu podejść, także zachęcam do, do, do uczestnictwa. Ale to, co jest istotne z naszej perspektywy, bardzo często, bardzo ciężko będzie prowadzić skomplikowane podejście produktowe, wariantowe. Bez odpowiedniego wsparcia wsparcia, wsparcia, wsparcia narzędziowego. I teraz idąc do sedna, czyli tak naprawdę tego, co my robimy, czy my się zajmujemy, my zajmujemy się wdrażaniem narzędzi do zarządzania wymaganiami, zarządzania testami, zarządzania zmianą. Szczególnie w sektorze przemysłowym zdarzają się też firmy typowo informatyczne. Dlaczego sektor przemysłowy? Bardzo wiele mnie się osób pyta, bo ja z wykształcenia jestem typowe, typowe IT, sektor przemysłowy musi, IT może. Czyli w bardzo, wielu, w bardzo wielu projektach, które my realizujemy zarządzanie wymaganiami, które ogólnie są na rynku, zarządzanie wymaganiami jest postrzegane w takim w projektach IT bardzo często jako powinno być, może być. Ale jeżeli nie będziemy tego robili w sposób y, sformalizowany, y, czy, czy na pewno nie, nie powstaną pewne rzeczy, nikt tak naprawdę nie zginie. W przypadku, kiedy mówimy o przemyśle, taki projekt się praktycznie nie wydarzy, dlatego że ta specyfikacja wymagań, y, ta specyfikacja testowa jest bardziej istotna niż projekt, y, niż produkt, który tak naprawdę powstaje. Czyli jeżeli nie ma tej dokumentacji, w ogóle nawet nie ma tematu. Teraz jeśli patrzymy na to, co dostarcza IBM i czym my się tak naprawdę zajmujemy, to my w, pierwszej, w pierwszym takim na pierwszym miejscu zajmujemy się produktem, który się nazywa Doors Next. I to jest narzędzie, które specjalizuje się w zarządzaniu wymaganiami, identyfikacji wymagań. Jest to taki rejestr, do którego sobie wrzucamy wymagania i po prostu je tam wersjonujemy, pracujemy z wariantami. To wszystko z pudełka jest połączone z narzędziami do modelowania, czyli jeżeli używają państwo u siebie Sparks Enterprise Architekta, który w Polsce jest naj, najpopularniejszym narzędziem do modelowania, albo Magic Draw, albo cokolwiek innego, to to jest właśnie też odpowiednik odpowiednik narzędzi typowo SysML, UML do modelowania, które możemy sobie pointegrować z, z wymaganiami. Pojawiają się też narzędzia do zarządzania e, zmianami, zarządzania kodem, które możemy łączyć z wymaganiami oraz także testy. E, największą zaletą tego rozwiązania, to co pokazuję tutaj, jest to, że to całość jest pointegrowana ze sobą z pudełka. Czyli macie Państwo jedną platformę, która przemy, w przemyśle jest w stanie wesprzeć cały, cały proces i oczywiście to, co jesteśmy w stanie robić, jesteśmy w stanie z tego raportować jako z całości. Czyli nie potrzebujemy, jeżeli nie mamy pointegrowanych narzędzi, przerzucać informacje z jednego systemu do drugiego. E, tylko po prostu mamy jedno narzędzie, z którego centralnie jesteśmy w stanie sobie tutaj e, raportować, czy nawet generować dokumenty, które e, przesyłamy, e, przesyłamy do klienta. E, całość rozwiązania jest zbudowana o taki standard, który się nazywa OSLC, czyli Open Services for Lifecycle Collaboration. I to jest po prostu otwarty standard, nierozwijany przez IBM, a to jest niezależny standard e, rozwijany przez Oasis, który po prostu pozwala nam wymian, na wymianę informacji pomiędzy tutaj różnymi narzędziami znajdującymi się na platformie, ale także z różnymi dostawcami z tego sektora takiego, e, takiego e, przemysłowego. Także, e, także możemy sobie te narzędzia IBM-owe też integrować z różnymi innymi rozwiązaniami. Które są na, na rynku. I teraz tak, ja oczywiście powiem parę słów o samych, samych, samych Dorsach, bo, bo też nie chcę zrobić z tego prezentacji takiej typowo produktowej. Jeśli patrzymy na same Dorsy, to to jest narzędzie faktycznie, gdzie WORD to jest za mało. Czyli mamy pełne wersjonowanie wymagań, możemy sobie zarządzać, y, tworzyć pewną, pełną specyfikację naszych produktów. Narzędzie jest dostępne przez przeglądarkę, y, także w wersji, w wersji polskiej. Y, spora, wspiera wersjonowanie, czyli jeśli chcą Państwo też pracować z wieloma wariantami wymagań, w jednym momencie jest to możliwe. Mamy całą historię zmian, wszystkie zmiany są oczywiście y, wersjonowane y, i nie będę ukrywał, że tak jak sobie popatrzymy na sektor zbrojeniowy, na sektor motoryzacyjny, sektor yy, medyczny, to są to najpopularniejsze narzędzia w przemyśle do zarządzania zarządzania wymaganiami. Um, oczywiście w IT to jest troszeczkę inaczej, ale IT się rządzi swoimi tutaj, swoimi, swoimi um, regułami. Jeśli będą Państwo zainteresowani, na przykład, porozmawianiem na ten temat, um, my jest za jesteśmy zawsze do dyspozycji, żeby, żeby to wskoczyć w jakiegoś kola dodatkowego albo zrobić dla Państwa um, prezentację. Um, Nieodpłatnie, także nie ma, z tym najmniejszego, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o, o same dorsy, to same dorsy, w momencie, kiedy Państwo zaczynają pracować z tym narzędziem, w ogóle Państwo zapominają o Wordzie i Excelu, dlatego że te narzędzia same w sobie mają na celu przetrzymywanie, przechowywanie wymagań oraz także całej pełnej dokumentacji związanej z procesem, z procesem pracy z wymaganiami. Czyli to jest narzędzie w Pełnie audytowalne, gdzie po prostu przechowujemy wszystkie informacje łącznie ze słownikami, ale też zawsze z takiego narzędzia my możemy sobie wyrzucić y, na, y, te informacje do dokumentów czy wymieniać się z klientem. Oczywiście my bardzo często pracujemy z klientami tak, że jest jedna centralna platforma, y, do której po prostu wszyscy mają dostęp, czyli czy jesteśmy dostawcą, czy podwykonawcą, czy klientem. A no po prostu wszyscy jesteśmy w stanie do takiej platformy się dostać. I teraz tak, my oczywiście mamy przygotowaną demonstrację, ale z racji tego, że czas jest nieubłagany, a my mamy tylko 40 minut, a ja jestem strasznym gadułą, to oczywiście, jeżeli Państwo mają ochotę zobaczyć, jak to narzędzie wygląda w praktyce, a nie chcą Państwo do mnie dzwonić z różnych powodów, to po prostu mamy też taką demonstrację nagraną na, na YouTubie, także można po prostu sobie z tego linka skorzystać, po prostu z Zobaczyć sobie, jak to narzędzie wygląda w praktyce live. Jeżeli będą Państwo chcieli taki dostęp, żeby sobie poklikać, to ja zachęcam też do wysłania do mnie maila, też go pokażę na końcu prezentacji. A na pewno pomożemy po prostu taki dostęp testowy, po prostu zrealizować, żeby mogli Państwo poklikać. W ramach platformy mm, też znajdują się produkty, które wspierają pozostałe części nazwijmy takiego procesu inżynieryjnego lub procesu wytwórczego, który pokrywa między innymi pracę z zadaniami, pracę ze zmianami, e, gdzie jesteśmy w stanie otwierać sobie i zlecać zadania, łączyć te elementy razem z z wymaganiami. Czyli na przykład jesteśmy sobie w stanie w projekcie wygenerować potem raport, który pokazuje nam wszystkie wymagania, jak one są pokryte przez zadania, jak następuje proces realizacji tych. Tych, tych zadań. I oczywiście pojawia się też narzędzie do testów, gdzie jesteśmy w stanie zarządzać i planować cały proces testowy. To jest wszystko w jednym pudełku, które bardzo często dostosowujemy do potrzeb klienta. Czyli to, co Państwo dostają wynikowo, to jest platforma, która zawiera wszystkie informacje z różnych obszarów w jednym narzędziu, z którego jesteśmy w stanie centralnie sobie raportować i po prostu patrzeć, co się dzieje, tak. Naprawdę w naszym, w, naszym, w naszym procesie. Teraz, idąc do takich konkretów, kto tego tak naprawdę używa, kto tych narzędzi stosuje. Jeśli chodzi o klientów w Polsce to są to klienci oczywiście duzi, organizacyjni i też jest to tak naprawdę sektor też publiczny, bo pojawia się tutaj Ministerstwo Finansów i Służba Celna, pojawia się Ministerstwo Obrony Narodowej z racji realizowanych projektów zbrojeniowych. Mamy Polską Grupę Zbrojeniową, ale bardziej jak patrzymy sobie na Polską Grupę Zbrojeniową, to mówimy o e, firmach, które są pod grupą zbrojeniową. Czyli to nie jest dokładnie Polska Grupa Zbrojeniowa, to są tutaj firmy, które są w ramach grupy. E, mówimy też o takich firmach jak West Alpine, czyli TENS, SOPOT, e, e, Signaling e, tak naprawdę, który, który też to, to stosuje w, w takim sektorze e, e, Transport to jest sektor kolejowy, możemy sobie powiedzieć. Jest oczywiście też GE Aviation, czyli, czyli, czyli tutaj przemysł lotniczy. I oczywiście jest bardzo wielu klientów, którzy, mm, którzy szczerze mówiąc, nie są tutaj wymienieni, bo ja o tych klientach nie wiem. Dlatego, że ja, szczerze mówiąc, pracuję z IBM, Polska, z IBM Niemcy, Francja, bo to są głównie nasze sektory działania firmy. Ale szczerze mówiąc, jest bardzo wielu klientów w Polsce, którzy stosują to oprogramowanie, ale nie przyznają się albo mają po prostu wsparcie z firmy centrali. I po prostu tutaj w żaden sposób nie jesteśmy ze sobą połączeni. Na przykład ja wiem o, o tym, że y, Raytheon w Polsce stosuje te narzędzia, y, Nextir, y, także, ale z racji tego, że to są narzędzia, czy UTC także w Gdańsku, y, ale to są narzędzia, które mają wsparcie przez IBM-a centralnie ze Stanów albo przez inne firmy ze świata, ale ogólnie tego jest naprawdę dużo. To jest jeden z. Jakbym miał pokryć wszystkich klientów, to już się oczywiście byśmy nie zmieścili. To są po prostu klienci, z którymi my w ostatnim czasie też mieliśmy w jakiś tam sposób yy, styczność. Yy, teraz padło jedno pytanie na czacie, na które ja po prostu odpowiem, bo, bo warto jest. Yy, wiele osób się pyta, czy, czy te, narzędzia yy, yy, te narzędzia są w klaudzie. Te yy, narzędzia są w klaudzie, bo część klientów nie chce tego utrzymywać yy, u siebie ale bardzo, bardzo, często my te narzędzia też. Ale bardzo często my te narzędzia też instalujemy u klientów z racji bezpieczeństwa. To znaczy, nie każda firma jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby było to zainstalowane gdzieś w chmurze. Bardzo wiele firm musi mieć to po prostu u siebie, tym bardziej, jeżeli to są dane poufne, tajne, super tajne. Nie możemy tego mieć po prostu w chmurze. Jest ta chmura, oczywiście dla części klientów, dla bardzo wielu klientów. My to po prostu instalujemy u nich w ich, w ich, w ich data center. I teraz tutaj, żeby spełnić oczekiwanie Rafała i także państwa. Mamy dokładnie 9.40, więc ja pozwolę sobie zakończyć tę prezentację. Przełączymy się za chwilę na QA, jeśli będą jeszcze jakieś pytania. Tutaj jest oczywiście adres e-mailowy do mnie, więc ja zawsze mówię, żeby śmiało się kontaktować. Um, I um, jeżeli będą mieli Państwo pytania, to, to, bardzo, to bardzo, chętnie, to bardzo chętnie pomogę. Także jeżeli gdzieś Państwo słyszeli, że że IBM to, to, to kolos bo padło takie pytanie, to tak nie do końca jest, to po prostu kwestia do tego, jak to jest wdrażane, w jakiej skali, bo oczywiście nie wszystko trzeba po prostu używać y, naraz, także ja naprawdę zachęcam do, 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 do tak naprawdę kontaktu też mailowego, bo naprawdę będą Państwo chcieli zobaczyć coś, jak to wygląda w praktyce, to też to troszeczkę inaczej, to też to troszeczkę inaczej takie rozmowy wyglądają, także ja bardzo, 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 bardzo dziękuję za, za możliwość prezentacji i życzę udanej, udanej konferencji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jak widzicie i słyszycie profesjonalne podejście w każdym calu, nie tylko merytoryczne z ramienia firmy, która, jak pewnie wiecie, po polsku się nazywa Międzynarodowe Maszyny Liczące. IBM, tak to brzmi po angielsku, ale także podejście profesjonalne, jeżeli chodzi o punktualność. Serdeczne dzięki Bartosz Hrabski, Chief Technological Officer i współzałożyciel Smarter Process. Parę minut jeszcze QA na Zoomie. Zapraszamy. Teraz chwila przerwy i punktualnie o 9.45 nasz keynote.